Panie Edwardzie, bardzo się cieszę, że mogę pana poznać i chciałam zapytać, jak się pan czuje w tej nowej roli, już w sumie nie takiej nowej, bo już 2 miesiące jest pan w Polsacie i chciałam się zapytać, jak się pan czuje i jak się panu podoba nowa twoja twarz, brzmi znajomo. Twarz świetnie, dlatego że zrobiła znakomite wyniki, więc nie tylko mnie się podoba, ale widzom też. Ja jak się czuję w Polsacie? Zajebiście. O, tak po młodzieżowemu. Nowa rola i... to będzie może trudne pytanie, które teraz panu zadam, ale czy Maciej Krok lepiej sobie radzi od Piotra Gąsowskiego w twojej twarzy? Jest inny, to trudno powiedzieć, że jeden sobie radził lepiej, a drugi gorzej. To nie te kryteria. Myślę, że rok z Dowborem to będzie najlepsza męska para na polskim rynku telewizyjnym. Są obaj świetni, obaj mają ze sobą radio, radio ich nauczyło niesamowitej animacji anteny. Bardzo w nich wierzę. Trochę taka mieszanka wybuchowa. A, to też, ale to się ludziom podoba. No tak, tak, zdecydowanie. Podpytam pana też trochę o prywatną sprawę, bo jutro jest Dzień Kobiet i chciałam zapytać, jak pan zaskoczy swoją żonę z tej pięknej okazji. Cały czas pracuję. Cały czas pracuję intelektualnie, bo to jest bardzo trudne. Dzisiaj kobiety są już innymi kobietami, kiedy wystarczał goździk. Dzisiaj trzeba zrobić coś więcej. A już ma pan plan na ten wyjątkowy dzień? Pracuję. Nie będę zdradzał, bo chciałbym, żeby dowiedziała się ode mnie. Okej. Okay. No dobra, byłam właśnie ciekawa, że mi coś pan powie. No ale dobra, nie będę zabierała czasu. Bardzo ale dziękuję. Życzę kobietom wszystkiego cudownego. Zdrowia, szczęścia. Przypominam tym, co nie dostaną jutro kwiatów, że jest telewizja i ona też pomaga żyć w normalnym życiu. I tak proszę, żeby pamiętały o nas, bo jesteśmy troszkę wyrzuceni, odrzuceni, troszkę czujemy się niedopieszczeni. Dobrze. A dopytam jeszcze o tą żonę. A zaskakuje pan ją na co dzień jakimiś małymi gestami? Próbuję, ale jakoś... Ale jak pan próbuje? Nie mam w tej kwestii za dużego doświadczenia, bo z moją pierwszą żoną żyliśmy troszkę na odległość, bo ona w Krakowie, ja w Warszawie, a tutaj żona jest razem ze mną w mieszkaniu, w domu, w samochodzie, więc... Muszę się do tego przyzwyczajać, ale coraz lepiej mi idzie. No to właśnie, o to chodzi, żeby robić kroki do przodu. Dziękuję.